Tak, nie będę tutaj bawił się w zawiłe pytania, zapytam po prostu, co czujecie, co dla was znaczy powrót po tylu latach na podium Mistrzostw Polski? Nie, nieopisana radość. Dokonaliśmy czegoś, czego podejrzewam nikt w Polsce na nas nawet nie liczył na to, że możemy tego dokonać przed sezonem. Walka do ostatnich sekund, fenomenalny steward, nie no, to coś nieprawdopodobnego. Też bardzo ważny moment dla tego zawodnika, bo prawda jest taka, że to nie była dobra seria w jego wykonaniu, ale można było na niego liczyć w tym najważniejszym momencie. Takie określenie w szatni u nas chodzi, że to jest nasz joker. On może zapalić za 35 punktów, może zapalić za 2 punkty, może zapalić za 10 punktów w trzecim meczu, a rzucić najważniejszą trójkę na 0,7 sekundy do końca. No jest fantastyczny zawodnik. To zwycięstwo powoduje, że tu nie ma sensu szukać jakichś takich rzeczy, które trzeba wytknąć. Natomiast nie ma co ukrywać, że ten moment, kiedy faulował Jovanović, mógł was naprawdę drogo kosztować, bo tak naprawdę podaliście rękę i, no, i mieliśmy tę dogrywkę. No to jest sport. Strachinia na pewno nie chciał tego zrobić, tym bardziej, żeby to był jeszcze faul niesportowy. Wyszło przez przypadek. No po prostu lawina nieszczęśliwych wypadków w tej akcji się na nas zdarzyła, ale potrafiliśmy się z tego podnieść i wygrać ten mecz. Nic dodać. Po wczorajszym spotkaniu powiedziałeś, jeżeli przynajmniej 5 zawodników zanotuje dwucyfrową zdobycz punktową, to wygramy. I ten rzut Stewarta właśnie sprawił, że mamy 5 graczy z dwucyfrowym dorobkiem. Tak, mamy wiele talentów w drużynie. Każdy zawodnik może zapalić. Także jeżeli tylko się znajdzie takich paru, wszyscy coś dadzą od siebie, to jesteśmy bardzo groźną drużyną. Dziękuję bardzo. Biegnij do kolegów. Za chwilę ten brązowy medal na twojej szyi.